Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow ocenił, że działania NATO w regionach przylegających do granic Rosji mają charakter prowokacyjny. Powtórzył też, że system obrony przeciwrakietowej USA władze w Moskwie uważają za skierowany przeciwko Rosji. Komentując w wywiadzie dla dzisiejszego wydania dziennika Izwiestia rozmieszczanie sił NATO w Polsce i krajach bałtyckich, Ławrow powiedział, że działania podejmowane przez sojusz w regionach przylegających do granic rosyjskich mają bez wątpienia charakter prowokacyjny i destabilizujący. Zaznaczył, że już prowadzone są dyskusje na temat ewentualnej analogicznej obecności sojuszników na terytorium innych krajów Europy Wschodniej, w szczególności w Bułgarii i Rumunii. Podkreślił, że poszczególne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego realizują plany modernizacji sił zbrojnych i budowy nowej infrastruktury wojskowej. Ocenił, że dochodzi do wzrostu skali i liczby ćwiczeń NATO w pobliżu granic Rosji. Wzmacnianie przez NATO swojej wschodniej flanki następuje w związku z zaanektowaniem przez Rosję ukraińskiego Krymu w 2014 roku i jej zaangażowaniem w konflikt zbrojny w Donbasie. Rosyjski minister podkreślił, że szczególne zaniepokojenie wywołuje w Moskwie PAP kontynuacja budowy systemu obrony przeciwrakietowej USA w Europie, którego w istocie antyrosyjskie ukierunkowanie nigdy nie budziło u nas wątpliwości. Ławrow zarzucił NATO realizowanie kursu na powstrzymywanie Rosji oraz jednostronną decyzję o całkowitym zamrożeniu praktycznej współpracy z Moskwą. Ocenił, że prowadzi to do wzrostu nieufności oraz destabilizacji istniejącej równowagi sił na kontynencie europejskim. Szef MSZ Rosji zapewnił, że prowadzi ona intensywny monitoring sytuacji wojskowo-politycznej w Europie. Zapewnił, że Moskwa opowiada się za jak najszybszą deeskalacją tej sytuacji. Ławrow zapowiedział również w wywiadzie, że Moskwa jest gotowa współpracować z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa nad całą agendą w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. Zaznaczył, że współpraca powinna się odbywać na podstawie zasad równoprawności i uwzględniania wzajemnych interesów.